Pingwin mroźny trafił do dziwnego pustego pomieszczenia pełnego liczb, które dla pingwina wydawały się całkowicie niezrozumiałe lub też wycięte z kontekstu. Pingwin był świadom, że nie może znajdować się w żadnej grze lub programie komputerowym, bo przecież z jednego programu lub gry już wyszedł, więc to wszystko wydawało się dla niego bardzo dziwne. Na szczęście pingwin mroźny zauważył przejście do swojej pierwszej wyspy z przygód o pingwin badzie żeglarzu i ruszył w stronę przejścia prowadzącego do niej. Pingwin mroźny nie zauważył żadnego sensownego wyjścia z tej sytuacji, więc pogrążony w bezradności postanowił postać chwilę i pomyśleć, aż tu nagle pomieszczenie, w którym pingwin się znajdował, zaczęło się bardzo szybko kurczyć. Na szczęście pingwin mroźny nie miał klaustrofobii, więc nie bał się coraz ciaśniejszego pomieszczenia. Pomieszczenie to było już na tyle małe, że pingwinowi było na tyle niewygodnie, że postanowił po prostu wstać i iść przed siebie. Lecz nagle złapał go jego własny cień, którego przecież w żadnej swojej przygodzie ani nigdzie nie miał. To była jedyna rzecz w jego życiu, której pingwin się naprawdę śmiertelnie przestraszył. Widok swego cienia totalnie go sparaliżował, dlatego też pingwin zaczął coraz szybciej cofać się, chcąc uciec przed nim. Buh, ha, ha, ha.